Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Jestem dzisiaj na nowej miejscówce, okolice Lublina, miejscowość Dys. I jest pierwsza monetka. Zaraz zobaczymy, co to będzie. 5 groszy z drugiej RP. O, super. Jednak w Dysie mogą wychodzić fajne fanty. Rok 1923. No, dobrze się zapowiada. Jest orzełek, jest monetka. Super, szukam dalej. I mam pierwszą fajną rzecz. Tak mi się wydaje, że to jest jakiś orzełek. Tak, ale niestety nie ma korony. Szkoda bardzo. Takie w koronie lubię najbardziej. Tutaj jest wygięty. Nie będę prostował go, bo szkoda złamać. Pierwszy mój orzełek. Z jednym wygiętym skrzydłem, ale jest. Dobra. Szukam dalej. Dobrze się zapowiada. Tak idąc sobie i machając wykrywaczem, rozmyślam, skąd ten orzełek mógł się wziąć. I dochodzę do takich wniosków, że faktycznie ten orzełek mógł mieć coś wspólnego z tym lotniskiem i żołnierzami Ludowego Wojska Polskiego, którzy tutaj byli na tym lotnisku polowym w Dysie. Już coś więcej wiem na temat tego orzełka. Internet jednak to dobra sprawa. Ja nie muszę szukać, wystarczy, że macham wykrywaczem. Wrzuciłem na grupę do znajomych i już wiem mniej więcej, co to jest za orzełek. Ludowe Wojsko Polskie WZ-43. Tak nam się wydaje, że to będzie ten orzełek. Mam jakiś guziczek, ale bez uszka. Tam w oddali widać kościół w Dysie. Zobaczymy, co to za guziczek. Może groszek niemiecki. No, nie jestem pewny. Chociaż... ale trochę zjedzony. O, taki guzik, bez szału. Dobra, szukam dalej. I wyszedł taki duży czubek od naboju. Ale bardzo duży, ołowiany. Chyba to był jakiś, no, większy kaliber. Może z jakiegoś ciężkiego karabinu maszynowego albo... Pierwszy raz taki wielki znalazłem. Nie zawiera, wiadomo, materiałów niebezpiecznych, to jest sam ołów tylko. Dobra, szukam dalej. Jest pierwsza dzisiaj kuleczka ze szrapnela i jest druga kuleczka ze szrapnela. Odległość od tamtej 7 metrów. Chyba coś się zaczyna. Pierwszy w jednego. Dobra, szukam dalej. Mała przerwa, żeby napić się wody. Trochę rękę już czuję. Ale szukam dalej. Kolegi Darka coś nie ma. Dzwonił, że się spóźni. Ale dzisiaj mamy po ciemku trochę szukać, bo terminy nas gonią. Pola już zaczynają rolnicy, widzę. Trącać, że tak powiem. Nie wiem, czy tam tutaj ktoś jeździ naprzeciwko, czy sieje, może nie, ale wyrabia ziemię. Zaraz się pola skończą, więc trzeba się sprężać, żeby to, co nie jest posiane, jeszcze obrobić przed zasiewami.
Dobra, wasze zdrowie. Zdrowa woda. Nie pokazuję jak. Dobra, na zdrowie. Mam kolejną monetę. Zobaczymy, co to jest. Pięć groszy. Rok. Może uda się. Pięć groszy, 69 albo 49. Stawiam na 49. Tak, 49, 5 groszy. I mam kolejną monetkę. Zobaczymy, co to jest. Na razie nie rozpoznaję. O, jeszcze uciekła. Chyba mnie nie lubi ta moneta. Tak i dobrze było w tej ziemi. O kurczę, ciężko będzie sprawdzić, co to za monetka. Czy chciałbym wam powiedzieć, ale sam nie widzę tu charakterystycznych rzeczy, taka wytarta strasznie. Niestety, nie powiem wam. O, jak jest jakiś wycieruch. I znalazłem teraz kalesoniaka. No i co? Doigrałem się, cholera. Muszę wzywać policję i saperów. Ja pierdzielę. Cały pocisk. 19:30, dzień drugi poszukiwań. Jestem na tym samym polu, z którego wczoraj musiałam się ewakuować. Z wiadomych przyczyn znaleziona została niebezpieczna rzecz, więc dzisiaj ją saperzy nad ranem zabrali. Policja całą noc pilnowała tego obiektu. A ja teraz mogę sobie spokojnie szukać. Mam nadzieję, że już więcej niespodzianek nie będzie na tym polu. Dzisiaj planujemy z kolegą Darkiem troszeczkę pochodzić w nocy, bo w dzień nie mamy czasu, a te pola będą zasiane prawdopodobnie już w sobotę, więc zostały nam dwa dni i dzisiejszy wieczór, więc musimy się sprężać, żeby to skończyć. Dobra, jak będzie jakiś fajny sygnał, to włączę nagrywanie. Jest pierwszy sygnał, zaczyna się ciemno robić. Kuleczka ze szrapnela. I mam monetkę. Pierwszą dzisiaj. No chyba będzie druga RP. 5 groszy. Super. Już druga taka piąteczka na polu. Ale rok chyba wam nie powiem, bo tu taka duża patyna jest na tej monecie. No, zaklejona strasznie, ale odchodzi ta ziemia, tylko że spora patynka jest. Tak z grubsza piąteczka wygląda. Dobra, szukam dalej. Jest kolejna monetka. Zobaczymy, co tym razem. O, wronę widać niemiecką. Fenole znalazłem. Rzadko to się u nas trafia. Dwa feningi. I jest kolejna monetka. Zobaczymy, co tym razem wyszło. Ale zaklejona strasznie.
Możliwe, że to kopiejeczka będzie. Tak mi się wydaje, ale strasznie zaklejona. Chociaż a może znowu fenole. Nie no, chyba kopiejka. Tam gdzieś w oddali Darek szuka. Nie jestem pewny. Za bardzo zaklejona jest ta moneta. Dobra, po umyciu pokażę wam, co to była za monetka. A tymczasem szukam dalej. Tylko na polu został otwór po tym czymś, co wczoraj namierzyłem. Patrzcie, jakich mam przyjaciół na polu. Tylko oczy było widać przed chwilą. Trzy pieski przyszły do mnie. Właścicieli pola. Ja tu sobie macham, a Polska gra z Anglią. Ale nie szkoda mi meczu, bo mecz sobie mogę jutro obejrzeć, albo dzisiaj powtórki. A pole za 3 dni będzie niedostępne, więc mecz poczeka, a pole nie. Więc są odpowiednie priorytety i szukamy. Ale powiem wam, że nie ma za dużo sygnałów ciekawych na tym polu. Trochę śmieci jest. Wiadomo jak to. Blisko domostw. Dużo, dużo kapsli. Po piwie. Polmosów po wódeczce. Trochę takiego złomu rolniczego i trochę aluminium. To wszystkiego wam nawet nie pokazuję, bo jest tego dziadostwa trochę. Tak, planuję dzisiaj z kolegą do 23 tutaj na tym polu posiedzieć 3,5 godziny wystarczy. Jutro może wyskoczymy. No i w piątek postaramy się skończyć. Takie to chodzenie w nocy. Jest ok. Nie jest zimno. Przyjemnie jak w sierpniu w nocy, to chyba mówiłem już. Da się chodzić, jak w dzień nie ma czasu. I mam kolejną kuleczkę ze szrapnela. Trzeci dzień poszukiwań. Jestem znowu na tym samym polu. 3,5 długości pola zostało, więc to na pewno dzisiaj uda się zrobić. Zobaczymy, co dzisiaj ziemia nam da. Wczoraj wyszło kilka monetek. I jest pierwsza monetka dzisiaj. Ale chyba PRL, tak. 20 groszy z PRL-u. Szału nie ma. Ale jakaś moneta jest. Rocznik. Zaraz zobaczymy. 49. Pozdrawiam wszystkich z rocznika 49. Pewnie nikt z tego rocznika nie ogląda mojego kanału. Ale może bym się zdziwił. Dobra, szukam dalej. I mam guziczek. Ciekawe co za guzik. No coś widać na nim. No jest orzełek.
i chyba w Koronie nawet. Muszę delikatnie to oczyszczać. Tak, orzełek w Koronie. O, czyli polski guzik. Super. O, coś fajnego w końcu wyszło. Cieszę się bardzo. Dzisiaj pogoda piękna na polu. I mam monetkę. Taką malutką. Zobaczymy, co to będzie. O, chyba... coś nowszego. Jeden grosz. Rocznik 2005. Taki grosik. I jest kawałeczek chusteczki. Taki destrukt. I tymczasem coś takiego wyszło. Materiał mosiąc. Widać, że to jest troszeczkę spłaszczone. Ale nie mam pojęcia, co to mogło być. To jakby było widać jakiś znaczek. Może ktoś wie, co to jest. Na naparstek to raczej nie wygląda, za grube. Coś takiego. I taka kuleczka ze szrapnela jeszcze wyszła. I na sam koniec kolejna kuleczka ze szrapnelka. Koniec tego bombowego pola. Udało się je skończyć w końcu. A więc zapraszam na podsumowanie. No hej, jestem już w domu. Pokażę wam, co udało mi się uzbierać na tym polu. Dobra, zaczynamy od lewej strony, czyli jakieś tam monetki. Zaraz zobaczymy. 50 groszy z PRL-u. 5 groszy, który to był rok? 49. 1 grosz to 2005. Guziczek. Groszek niemiecki, ale stan bardzo, bardzo słaby. Monetka aluminiowa, ale nieczytelna w ogóle. Dobra. Dwie piątki z drugiej RP. Jedna to jest rocznik 23. A druga... może uda się odczytać. Też mi się wydaje, że 23. Może 28. Duża patyna jest z tej strony na tej monetce i nie widać za bardzo, czy to trójka, czy ósemka, ale nie będę tego czyścił, bo ja monet nie szuruję, tylko zostawiam w takich stanach, jakie są. Bardzo się nad nimi nie koncentruję, bo moneta czyszczona traci na wartości. Dobra. Kopiejka 1859. Dwa feningi z wroną z tyłu. Proszę bardzo. I ta moneta nieczytelna. Możliwe, że to jest Królestwo Polskie, ale nie jest zbyt czytelna. Dobra, lecimy dalej. Guziczek z orzełkiem w koronie, ale bez uszka. Szkoda. Guzik kalesoniak. Dobra. Coś takiego. Nie jestem pewny, co to jest, ale tak mi się wydaje, że to może być jednak naparstek. W 100% nie jestem przekonany, ale możliwe, że to był
Naparstek. Tylko że wygięty, no strasznie zniszczony. Jak widać. A może coś innego, ale nie kojarzę, dobra. Czubeczek od jakiegoś większego kalibru. To jest sam ołów, ale wielki. Wielki strasznie. Pierwszy raz to taki duży znalazłem. Ciekawi mnie, z jakiej broni, z jakiej amunicji jest ten właśnie czubeczek od naboju. Kuleczki ze szrapnela, dwie łuseczki, ale jedna rozwalona, druga to już w ogóle destrukt. No i ten orzełek, zaraz go tutaj podeprę, o, może będzie go lepiej widać. Proszę bardzo, ostrość na orzełka. Niestety jest wygięty, tutaj widać. Jedna nóżka jest tutaj wygięta, ale jest, a druga nóżka jest urwana. Ale dobrze, że jedna jest cała. Taki biedny orzełek Ludowego Wojska Polskiego. WZ-43 prawdopodobnie to jest ten orzełek. No, zniszczony, ale mnie bardzo cieszy. I na sam koniec pokażę wam zapalnik, który już widzieliście na ostatnich moich filmach. Taki właśnie identyczny zapalnik był na tym pocisku artyleryjskim, jaki znalazłem, czyli 76,2 mm, carski szrapnel. Ciepło mi się zrobiło, jak go znalazłem. Zazwyczaj same puszki, te szklanki znajduję, zapalniki też w częściach różnych, a tym razem po raz pierwszy trafiłem cały. Nie spanikowałem jakoś tak. Szybko się otrząsnąłem i od razu wyciągnąłem telefon i zadzwoniłem na policję, żeby wezwać policję, a policja już powiadomiła saperów. Teren cały został zabezpieczony przez policję. Wszyscy musieli się, że tak powiem, usunąć stamtąd. My również z wykopków musieliśmy przerwać wykopki. Dobrze, że to zostało zabrane, bo obiekt był nie za głęboko i jakby rolnik głębiej opuścił pług, no to mógłby worać go i mógłby spowodować, że nie wiem, nie daj Boże, mogłoby coś się stać. Lepiej i dobrze, że się nic nie stało. Ja to znalazłem i zostało to zabrane, zdetonowane na pewno i już nie ma problemu. Takie to były moje pierwsze bombowe wykopki. Zapraszam na moje kolejne filmy. Mówił do was Grosik. Cześć!